Miałem taki dylemat natury dziennikarsko-naukowo-moralnej, bo pracowałem wiele lat w mediach i wiem, że liczy się aktualność tematu, świeżość, konkretność i dziennikarz jest do tego dziennikarzem, bo zawsze szuka nowych rzeczy, które dla odbiorców będą ciekawe i on jest tym człowiekiem, który wapuje te ciekawe rzeczy, czy to w prasie codziennej, czy w jakimś dłuższym odstępie czasu, w miesięczniku, tygodniku, kwartalniku, no po prostu opowiada ludziom o tym, jak rzeczywistość jest złożona, albo ta tutaj na ulicy, gdzie studzienka wywaliła, albo gdzieś tam robiąc wywiad z jakimś człowiekiem, który ma historię do opowiedzenia. Z Tejmandem się okazało, że oczywiście on mnie zaciekawił jako postać, jako temat, też jako człowiek, który pisał książkę mając lat 31 w zasadzie, no to taki już później, taki koniec takiego wieku formatywnego i nagle się pojawia taki role model Leopold Tejmand, prawda, który jest nagle takim wehikułem dla mnie, bo ja pisząc książkę o Tejmandzie poznałem historię XX wieku, poznałem wielu nestorów polskiej literatury, podróżowałem po świecie, zostałem pisarzem, więc jakby dla mnie prywatnie to też była jakaś tam podróż. Natomiast dlaczego powiedziałem o dylemacie dziennikarsko-naukowo-moralnym? Dlatego, że moja historia z Tejmandem zaczęła się od uniwersytetu, gdzie podsunięto mi Tejmanda jako temat naukowy. I w trakcie tych moich poszukiwań zrozumiałem, czy odkryłem, albo po prostu uznałem, że Tejmand wymyka się tym klasyfikacjom, ale nie tak, bo się po prostu wymyka, tylko z wielu powodów. A to cenzura, a to jakiś plotek, a to legend, a to po prostu tak zwanego upływu czasu. I że właśnie nauka jest od tego, żeby coś wyciągnąć z lamusa i to zbadać, bo od tego jest nauka. Tak jak dziennikarstwo jest od tego, żeby coś opisać, tylko inne są narzędzia, nie? A trzeci, ten etyczny czy moralny dylemat wynikał z tego, że ja po prostu zrozumiałem, że nie napisałem wszystkiego, w sensie fizycznie nie weszło do książki wszystko, co chciałem. Po drugie, myślę, że jestem lepszym pisarzem niż 5 lat temu, ciągle średnim, przeciętnym, tak jak jestem przeciętnym człowiekiem, ale na pewno lepszym niż kiedyś, przynajmniej się staram. Do tego więcej historii usłyszałem, więcej kontekstów usłyszałem, zobaczyłem i poznałem. Po prostu ja dalej tego Tejmanda szukałem. I nagle się okazało, że ta historia ma drugie, trzecie, czwarte dno tak naprawdę. I po prostu ludzie muszą się o tym dowiedzieć. A muszą się dowiedzieć nie tylko dlatego, że ja bym tak chciał, albo że to jest fajne, tylko dlatego, że to jest ważne. No i tutaj znowu, każdy, kto zajmuje się czymkolwiek, ma prawo uznać, że to jest ważne, czy to będzie piekarz, czy dziennikarz, nauczyciel, każdy. I to jest wspaniałe, że się dąży do mówienia prawdy, do pokazywania, że ten odcinek rzeczywistości jest po prostu ważny, tak, nie wiem, dla ludzi, dla jakiejś społeczności, dla jakiejś grupy ludzi. I ja uznałem, że temat jest ważny. I to było duża odpowiedzialność powiedzieć, wiecie co, ja przepraszam, ale według mnie to jest ważne i teraz będziemy mówić właśnie o tym. Więc ktoś powie, no ile można o tym Tejmandzie mówić? Ja mówię, no tyle, ile trzeba. Dlatego, że to jest postać nietuzinkowa, o czym pewnie porozmawiamy zaraz. I ta historia tak zwana, albo to tak zwane, że jak to się mówi, że jest tak, a nie inaczej, że jest jakoś jest, że no z tym Tejmandem to jest tak. To naprawdę jest zupełnie inaczej niż wszyscy mówili z tym Tejmandem. I ja tłumaczę tej książce, dlaczego jest inaczej. A jeszcze potem się okazało, że jest rok Tejmanda i w ogóle wszystko, prawda, się złożyło w całość. Także. To może spróbujmy odpowiedzieć na takie fundamentalne pytanie, jak to jest z Tejmandem? Jest trudno, jest trudno. Leopold Tejmand to jest polski pisarz, który nie żyje. Jak to kiedyś powiedział w jednym filmie, jest taki film Jutro premiera z 1962 roku, wspaniała komedia z plejadą gwiazd i tam scenarzysta grany przez Cholubka ciągle wierci dziurę w brzuchu reżyserowi, że ma uwagi do sztuki, a ten reżyser się mierdzi, że ktoś mu tam ciągle z tyłu gada i kiedy scenarzysta odchodzi na stronę, jak to się mówi, to reżyser mówi, nie cierpię, kiedy autor żyje, więc temat nie żyje. Tak, więc z Tejmandem jest historia złożona i dlatego dwie książki, dlatego te spotkania, dlatego takie rozmowy, bo no historia go opisała zupełnie inaczej niż było w rzeczywistości. To był człowiek, to jakby jego historia, to co o Tejmandzie mówiono, to w większości zostało ułożone przez
tyrmanda wrogów przez propagandę i przez cenzurę. Tak w dużym skrócie. A jeśli ktoś chciał szukać prawdy, to sięgał po historie, które pochodziły z innych źródeł, a te historie to były najczęściej anegdoty i legendy. No tak. Czyli mamy do wyboru. Bo musimy powiedzieć, że to był, pomijając kwestie polityki i cenzury, no to mam wrażenie, że do powszechnej świadomości przetrwał taki tyrmand pisarz oczywiście, autor bardzo popularnych książek, ale też taki kolorowy ptak. Człowiek, który nosił te kolorowe skarpetki, propagował jazz w czasach, kiedy no nie było to najlepiej widziane, był zafascynowany amerykańską kulturą i właściwie na tym koniec. Gdyby tak zapytać przeciętnego, średnio czytelnika, ale średnio zainteresowanego biografią autorów, to pewnie taki obraz by Znaczy ja doszedłem w ogóle do przerażającej konstatacji, że a co jeśli tak jest ze wszystkim, że wszystko jest jakąś tylko częścią prawdy. To przecież prawda jest taka, że my sami, żeby o sobie samych dowiedzieć się taką absolutną prawdę, to po pierwsze musielibyśmy przepytać każdego człowieka, który w życiu miał na nas wpływ, o co mu naprawdę chodziło, jak robił coś, a samego siebie przepytać u psychologa na kozetce, a potem jeszcze użyć metodologicznych, naukowych sposobów, żeby to wszystko jakoś opisać i się dowiedzieć, kim jesteśmy. To oczywiście nikt tego przecież nie zrobił, prawda? A co dopiero z kimś, kto kiedyś żył, był kimś tam. Proszę zobaczyć, ile wychodzi książek na przykład o Agnieszce Osieckiej albo Marku Płasko. W tym roku wyszło chyba dwie czy trzy o każdym z tych autorów, plus dziesiątki prac magisterskich i tak dalej, i tak dalej. Bo ciągle szukamy. A Tyrmand był diablo popularną postacią w latach 50. Bardzo kontrowersyjną, ale też z wielu powodów. Innych niż się myśli. A potem zniknął. Wyjechał za granicę w 60-tych latach. To było pół wieku temu. Został ocenzurowany, czyli skasowany z historii i spółek, książek. I historię o nim tak naprawdę snuto na podstawie jakichś półprawd. Wystarczy sobie wyobrazić, że przez 30 lat po śmierci Tyrmanda w komunistycznej Polsce mówiono historię o Tyrmandzie i w tych historiach ani razu nie było mowy o tym, że był partyzantem podczas wojny, a był, że jechał na Syberię i uciekł, że podczas wojny udawał Francuza, że jego cała rodzina zginęła w Holokauście, wreszcie, że był bardzo zaangażowany politycznie, że miał kontakty z amerykańskimi szpiegami, że miał kilkanaście spraw przeciwko sobie tu prowadzonych i siatkę kilkunastorga TW, którzy go śledzili, donosili na niego i na jego rodzinę i to nawet takie osoby bardzo znane. Pan Broniarek, znany dziennikarz z PRL-u, Kazimierz Koźniewski, znany pisarz Roman Waszko i wiele osób, których jeszcze nie udało się rozszyfrować. Roman Waszko był jednym z najbardziej znanych polskich dziennikarzy muzycznych i był jednym z najstraszniej donoszących na wiele osób człowiekiem. I tacy ludzie pisali książki wspomnieniowe o Tyrmandzie. Kiedy ja pisałem swoją pracę naukową, pierwszą, to szukałem w spisie bibliograficznym hasła Tyrmand. I tam wyskakiwały książki właśnie Koźniewskiego, kogoś tam. I potem jak czytałem różne opracowania, to się okazało, że w połowie tych opracowań najwięcej cytatów jest właśnie z Koźniewskiego, z Waszko. I oni pisali, jaki to był Tyrmand, jakim on to był człowiekiem. Tylko słowem nie wspomnieli, jakimi sami byli ludzi. Więc jakby ktoś powie, że ja na siłę teraz próbuję odkręcać historię, że ja jakby teraz próbuję powiedzieć, że było inaczej, no właśnie było inaczej. I niestety jestem ciągle w mniejszości, no bo Tyrmanda nie ma. Tyrmand zmarł w 1985 roku. Nie miał rodziny w Polsce, żadnych spadkowierców, przyjaciół żyjących, takich, którzy by wiedzieli, jak było naprawdę. Więc po prostu zniknął z historii, rozpłynął się, zostały po nim barwne legendy, ale prawda była kompletnie inna. I dla mnie ta prawda była po prostu na tyle ciekawa, że postanowiłem o niej opowiadać i jak widać robię to do dzisiaj. Ja chciałam zapytać o ten początek. Powiedział pan już, że to było na studiach, że to był zaproponowany temat, ale w którym momencie ten tyr przestał dla pana być tylko tematem pracy pisanej przez studenta, tematem badań, a stał się kimś więcej i jak to się stało? I w którym momencie też pan odkrył
jakby, że ta jego historia no, jest zafałszowana w jakiś sposób. Co było tym pierwszym faktem, który uruchomił to domino, które do dzisiaj się przewraca i będzie na początku, się działo, bo pisze pan doktorat też. Na początku to była fascynacja. Wiele osób wpada w Termanda. W sensie Termand jest takim koszem rytuałów, jak to kiedyś czytałem. Po prostu wow, i pisarz, i jazz, i zły, i kolorowe skarpetki, i anegdoty, i legendy, ale facet jeszcze fajnie ubrany, i tam kobiety, i samochody, i muzyka, no kurczę, aż by się chciało takim kimś zobaczyć film. To był początek. I teraz jako pisarz, ja takich ludzi spotykam ciągle, którzy mówią wow, Termand, i to jest super, prawda? No być człowiekiem, po którym zostanie tyle historii, że ludzie chcą po jego śmierci go poznawać. Ale kiedy pisałem o nim pracę licencjacką 5 lat temu, to zatytułowałem ją jak tworzono wizerunki Termanda. Czyli jest pytanie, jest czasownik tworzono, czyli ktoś stworzył kółko, nie że stworzył, tylko tworzył i nie wiadomo, czy stworzył. Wizerunki. Czyli w sumie powiedziałem wszystko i nic. Czyli w sumie nie wiadomo, kto i co o Termandzie opowiadał. Nie wiadomo, jak to robiono. I ja w trakcie pisania tej pracy jakby wykorzystywałem wszystkie narzędzia, jakie mam dostępne, czyli jakieś doświadczenie dziennikarskie, research, internet, kontakty, telefony. I nagle to się zaczęło się nie zgadzać. Pomyślałem, co za przedziwna historia. W sumie facet, o którym powstało parę książek, który nie jest może jakoś tam strasznie popularny, ale na pewno no, jest nietuzinkową postacią i jednak iluś tam profesorów coś o nim pisało. A tak naprawdę ja bym nie był na tyle odważny, mówię wtedy, żeby powiedzieć, że Termand był taki albo taki. Na podstawie czego mam to powiedzieć? I nagle jak przyjrzałem jego biografię, zebrałem wszystko, co się da, to się okazało, że to są takie dziury po prostu, jak w Sterze Szwajcarskim, że w sumie jak zebrałem na każdy temat, każdego etapu życia Termanda informacje, to się okazało, że one są kompletnie sprzeczne ze sobą. Że to w sumie to nie jest życie jednego człowieka, bo to jest niemożliwe. Tam są jakby rzeczy, które się wykluczają. I napisawszy tą pracę i obroniwszy tą pracę, napisałem w podsumowaniu pracy, gdzie jest tak zwane wnioski końcowe, są, że archiwa po Termandzie są w Stanach Zjednoczonych i może tam jest jakaś odpowiedź na to pytanie. I pewnie trzeba byłoby tam pojechać, żeby coś z tym zrobić. I ja naprawdę mi wtedy przez myśli przeszło, że miałbym pisać magisterkę, doktorat albo książkę. Po prostu była taka dobra praktyka na koniec, taka rekomendacja, co się powinno zrobić. I mój recenzent powiedział, że wie pan, teraz o Termandzie to już za późno. Jak pan kiedyś się tam wziął, bo ja tam studiowałem 12 lat, teraz to już wie pan, to już się nie da. Ja napisałem do wydawnictwa, które wydawało książki Termanda, pytanie, czy może coś mi nie umknęło, może jest jakaś biografia, może ktoś pisze biografię, bo może po prostu nie znalazłem biografii. Oni mi napisali, że nie ma, ale czy w związku z tym może wysłałbym im swoją pracę, żeby się z nią zapoznali. Ja pierwszy raz w życiu w ogóle napisałem do jakiegokolwiek wydawcy, bo mi się wydawało, że do wydawców piszą ludzie, nie wiem, po Harvardzie, nie wiem, jacyś lepsi na pewno ode mnie, prawda? I pani Dorota mi napisała, że nigdy tego nie zapomnę. Napisała, to jest najciekawsza praca o Termandzie, jaką czytałam. Niżej. Jedyna, jaką kiedykolwiek ktoś tam przysłał. Że nikt do nas tej sprawy nie napisał. Więc to nie jest tak, że byłem najlepszy, po prostu się zgłosiłem i dlatego powiedziałem, że może tak jest ze wszystkim. No, ktoś się czymś musi zająć. No, tak jak potrafi. Jakimś tematem, prawda? No tak się tworzy historię, że ludzie się zajmują jeden tym, drugi tamtym. I rozmawiałem potem z jednym profesorem i mówię, wie pan, bo ja jestem taki, no, gówniarz, za przeproszeniem. Nie wiem, jak to jest mi 40, 50, 60, 70 lat, mam dopiero 30, więc jaką ja mam wiedzę o świecie, o upływie czasu, a co dopiero o historii? Po prostu nie mam tej wiedzy, no nie studiowałem tyle lat, żeby wiedzieć, jak to było tu, tam, siam. Ja jestem nie dość kompetentny, żeby to napisać. Jestem po prostu takim podlotkiem. A on mi powiedział, wie pan co, ja kiedyś miałem tak samo jak pan, że byłem właśnie młodym studentem. Pisałem o Mackiewiczu akurat wtedy. Pojechałem do Anglii w latach 80. jeszcze, bo tam były jakieś archiwa w jakiejś fundacji. Wszyscy mówili mi,
nie ma sensu, nie jedź tam, nic tam nie znajdziesz, to trzeba, wiesz, jakoś zrobić kwerendę, a tam jest burdel, bałagan. I on tam jakoś wszedł, wszyscy mu odradzali, wszystko, no generalnie archiwa były po prostu w rozsypce. I mówi mi, wie pan co, pierwsza kartka z brzegu to było to, czego szukałem. Po prostu przypadek, a może kto szuka, ten znajduje. I tak się zaczęła przygoda z tym Andem. Ale może tutaj ja bym taką mały nawias wstawiła, bo pomiędzy rozpoczęciem tej przygody, a no trudno mówić o finale, ale takim kolejnym, drugim rozdziałem, którym była publikacja biografii, pan się zajmował masą różnych rzeczy. To nie było tak, że aha, złapałem trop, idę tym tropem, zajmuję się wyłącznie książką. Był pan aktorem, był pan gitarzystą, był pan dziennikarzem. No, tych aktywności jest naprawdę bardzo długa lista. Czyli to nie była całkowicie prosta droga. Co sprawiło, że pan postanowił jednak mocno postawić na Tyrmanda i wrócić do tego tematu? Szczerze mówiąc, myślę, że poczucie sensu, to jakby każdy na końcu do tego dojdzie. W sensie każdy, jak się czyta różne rozprawy o świecie i życiu, to na końcu się okazuje, że najważniejsze jest poczucie sensu, żeby czynić świat lepszym, bo koniec końców o to chodzi w życiu, o miłość i o dobro i o sens. Więc ja chyba pierwszy raz w życiu poczułem, że mogę mieć na coś wpływ, że mogę powiedzieć coś ludziom, jakąś część prawdy opisać tego świata, taki mikroskopijny puzzle, taki po prostu malutki puzelek wsadzić tam. I nie, że to będę właśnie ja, tylko że po prostu uderzyło mnie przy tym całym doświadczeniu, o którym powiedziałeś, bo faktycznie dużo tego było. Zawsze szukałem różnych sposobów doświadczeń i to jest chyba fajne, no bo mam teraz wiele jakby różnych tam jakby doświadczeń właśnie. To pomaga w robieniu wywiadów na przykład, ale chyba z Tyrmandem pierwszy raz po prostu było tak, że zobaczyłem, że po pierwsze to mnie strasznie zaciekawiło i tak jak powiedziałem, po prostu może to był taki moment w życiu, że chciałem zrobić coś więcej niż tylko dla siebie. Że nie chciałem robić czegoś, co będzie fajną przygodą dla mnie, to chcę zrobić coś, co będzie fajne dla innych i właśnie nie tylko fajne, ale też ważne. I pomyślałem, przerażony pisaniem biografii, Boże, jak ja mam to zrobić, ale z drugiej strony pomyślałem, kurczę, ale to jest ważne. I naprawdę nie było tam cienia takiego myślenia, że ale to jest teraz napiszę, będzie, że to ja wymyśliłem, że to wszystko dzięki mnie. Absolutnie mi nawet to przez głowę nie przeszło. Ja cały czas myślałem, czy ja jestem wystarczająco kompetentny, żeby to zrobić, ale chyba po prostu wróciła do mnie miłość do literatury, bo ja od dziecka, odkąd się tylko nauczyłem pisać, zawsze siedziałem w papierach, tworzyłem gazetki, opowiadania, audycje radiowe, ciągle opowiadałem historie, a później dorosłem i przestałem. Zacząłem robić wszystko inne i znalazłem niedawno takie zapisy, może Państwo pamiętacie, było kiedyś coś takiego jak kalendarz szalonego małolata, taki zeszytowy kalendarz i tam były różne takie fajne rubryczki, tam było kim chcesz zostać w przyszłości i tam jest zapisane, że chcę być pisarzem i dziennikarzem, więc Tyrmand po prostu coś takiego zrobił, no to chodź, zapraszam. I tak się zaczęło, bo ja potem zacząłem pisać powieści między tymi dwiema książkami o Tyrmandzie. Też marzyłem zawsze o pisaniu, ale no dlaczego zacząłem pisać? Jak się pozna biografię takiego człowieka, który całe życie zmagał się z przeciwnościami losu jako pisarz, to pomyślałem, kurczę, no gorzej od niego to na pewno nie będę miał chyba, więc po prostu spróbuję. Więc to wszystko dzięki niemu faktycznie. No dobrze, a gdyby tak, mówiliśmy tu troszeczkę o tym, jak te wizerunki Tyrmanda wcześniej wyglądały, do czego one się sprowadzały, to gdybyś dzisiaj miał powiedzieć, no nie wiem, masz dosłownie miejsce na kilka zdań, ale musisz przekonać nas wszystkich, że Tyrmand jest ważny, tak jak powiedziałeś, po to przecież piszesz te książki, żeby przekonywać, że jest ważny, to z jakich powodów on z perspektywy tej całej twojej pracy badawczej jest ważny? Przede wszystkim był wyjątkową postacią na polskiej mapie literackiej. To się bardzo rzadko zdarza, że w dorobku danej kultury, danego kraju, w danej epoce pojawia się tak nietuzinkowa postać, która idzie zupełnie swoją drogą,
tworzy rzeczy kompletnie inne niż wszyscy i to rzeczy, które zapisane zostaną w pamięci. Bo książki Termanda Zły oraz Dziennik 54 to są utwory absolutnie ponadczasowe i kultowe. Nie dla wszystkich, bo nie ma ich w szkolnych lekturach, mówiąc brutalnie, ale nie wiem, czy są wyznawcy Brandysa czy Bratnego, natomiast wiem, że są wyznawcy Termanda, tak jak są wyznawcy Konwickiego, którzy kochają jego nowy świat, jego wizję świata, tak są ludzie, którzy kochają Warszawę Termanda i jego wizję życia, takiego podejścia do życia. To jest pierwsze. Polski pisarz kompletnie inny niż wszyscy. Po drugie, bardzo rzadko się zdarza, że mamy w historii i w dorobku kultury tak nietuzinkową, kolorową i barwną postać, która zostawi po sobie tyle historii, anegdot i legend, które ludzie będą przez lata opowiadać. I po trzecie, bardzo rzadko się zdarza, że mamy takiego twórcę, który w swojej biografii jest w stanie pomieścić historię dwudziestolecia międzywojennego, Holokaustu, PRL-u, sukcesu odniesionego w PRL-u, antykomunizmu, emigracji literackiej, emigracji amerykańskiej, historii szpiegowskich, historii ze świata polityki i świata celebrytów. Termant to jest człowiek z tej samej bajki co Łapicki, Jędrusik, Holubek, Mrożek, Dygat, to jest Kraftówna, to jest tego typu postać. Tylko, że oni w przeciwieństwie do Termanda nigdy nie trafili na śmietnik. A Termant na śmietnik trafił. Kiedy się poczyta biografię Kłaski, Osieckiej, Konwickiego, Mrożka, dzienniki, pisarzy, tam wszędzie jest Termant. Ale jego jako samego nigdzie nie było. Niezwykły pisarz o niezwykłej biografii, niepodobny do nikogo innego, jeden z nielicznych oportunistów, antykomunistów, a jednocześnie człowiek o wyjątkowym talencie literackim, który był w stanie napisać taką książkę Złego, która strąciła z pierwszego miejsca pod względem sprzedaży Sienkiewicza. O ile wiem, nie udało się to ani Mrożkowi, ani Konwickiemu, ani Koźniewskiemu. Udało się to Termandowi. Pytanie, czemu wszyscy o tym nie wiedzą? No i po to właśnie trzeba przeczytać jego biografię. Ja przyznam, że kiedy czytałam twoją książkę, to uderzyło mnie to, że on miał jakąś niezwykłą możliwość adaptowania się do rozmaitych okoliczności życiowych, ale też do różnych miejsc, obcych miejsc przecież dla niego. Zaczynając od Wilna, idąc potem przez Francję, przez Skandynawię, po Stany Zjednoczone, bo to też jest fenomen, że pisarz przetransferowany do kompletnie innej kultury, w tej kulturze potrafi się odnaleźć jednak. I to to odnaleźć się na własnych zasadach, tak? Że on sam tam wyznaczał zasady. To on mówił wydawcom, redaktorom, że nie pozwala na skróty, na zmiany w swoich tekstach, bo nie po to wyjechał do Ameryki, do kraju, w którym jest demokracja, jest wolność słowa, żeby miał tę swoją wolność słowa w jakiś sposób ograniczać. To jest jakiś też fenomen, wydaje mi się, który jeszcze wcześniej nie był dotknięty przez badaczy jego twórczości i biografii. Cieszę się, że tak to widzisz. Zgadzam się w zupełności z tobą, że faktycznie naukowcy pewnie powiedzieliby, że Termant jest pisarzem transgranicznym czy transcendentnym, jakimś inter, jakimś tam, prawda? Naukowcy by na pewno wymyślili jakiś termin na to. No bo Termant ciągle przekracza jakieś granice, w sensie fizycznie. Podróżuje po świecie. Ciągle ma jakiś swój horyzont. Tylko jemu widoczny, tylko dla niego, do którego on zmierza. I wydaje mi się, że my lubimy rzeczy, które nam się opatrzą i lubimy, jak to śpiewał Wodecki, wracać do miejsc, w których byliśmy i jak to było u Barei, słuchać piosenki, które już tego pana chciałbym usłyszeć, prawda, że coś, co znamy, takie refreny, po prostu lubimy rzeczy, które znamy, bo dzięki nim sobie budujemy tożsamość, tradycję, kulturę, oglądamy w kółko krzyżaków, prawda, trylogię i tak dalej, i tak dalej. I to jest część naszej historii. Jak czegoś nie ma w tej tradycji, no to może być najwyżej takim uzusem po prostu, ciekawostką. I jakby
mamy, z Termantem jest tak, że musimy się zastanawiać, aha, to był taki niezwykły człowiek, to trzeba się teraz o nim dowiedzieć. A o innych ludziach nie zastanawiamy się, jaką mieli biografię. Po prostu czujemy Mrążka, czujemy Konwickiego, czujemy Łapickiego. My tyle żeśmy widzieli filmów i książek, że my mamy już jakieś swoje zdanie na ten temat. Nawet nie wiemy, kiedy ten człowiek się urodził, ale wiemy, że Łapicki to był taki facet, a Konwicki to był taki facet, nie? A Termant miał kilkanaście żyć tak naprawdę, bo on żył jakby dla siebie. Mówi się, że on był taki na pokaz, no ale jednak no jakoś chyba nie, skoro jednak ciągle o nim nie wiadomo, jak to było, bo on faktycznie ciągle zmieniał skórę. A raczej, może inaczej, to nie tyle on się zmieniał, to zmieniały się okoliczności właśnie, a on się po prostu do nich dopasowywał. Tak jakby miał pełno takich apek, jak w telefonie wgranych. Okej, to teraz apka pod tytułem uczę się mówić w tym języku, uczę się mówić w tamtym języku. To po prostu... Udaje Francuza na przykład. Tak, no w ogóle podczas wojny jako Żyd jedzie do Francji, do Niemiec i udaje francuskiego kelnera. Nawet nie udaje, on nim jest, ma nawet dokument, że jest Francuzem, katolikiem w ogóle. Z tym nosem przecież jednak, nie, żydowskim, który jednak to był charakterystyczny, chociaż Aterman po prostu zaparte szedł. I on długo mu się to udawało, to udawanie. W zasadzie nikt go nigdy za Żyda nie wziął. Znaczy trafił do obozu, był aresztowany, ale do komory nikt go nie wysłał gazowej za bycie Żydem, więc chyba mu nieźle to wychodziło. Moim zdaniem Tyrman był geniuszem. Takim geniuszem jak James Bond albo pan Ripley, utalentowany pan Ripley, coś w tym rodzaju. Po prostu człowiek albo jak Zelig Woody'ego Allena. To człowiek, który się dopasowuje do okoliczności bardzo szybko, dlatego że w dzieciństwie wyćwiczył sobie fantastyczną pamięć, przeczytał wszystkie książki, jakie były możliwe i żył na styku kilku kultur i kilku światów. Warszawy dzielnicy żydowskiej, Warszawy tej centralnej, czasu zaborów i czasu międzywojnia, międzywojnia i wojny, wojny i PRL-u, Polski i kresów i frontu, różnych języków, cały czas kultury polskiej, kultury żydowskiej, później kultury polskiej, kultury francuskiej i się po prostu nie zastanawiał, on po prostu robił. On szedł cały czas i parł do przodu. Nie wiem, jak to inaczej nazwać, jeśli właśnie nie fenomenem. I ludzie po prostu za nim nie nadążali. Nie każdy lubi spryciarzy. Nawet my nie zawsze lubimy spryciarzy. W sensie chcemy wiedzieć, że z kimś możemy porozmawiać, a nie, że ktoś po minucie wszystko wie. I wie wszystko o nas, i wie wszystko więcej niż my o świecie. Co to za frajda gadać z kimś sobie wszystko, prawda? I kto przeżył wszystko, co dopiero przed nami jest do przeżycia. Takich ludzi się nie lubi. I Termant był taką osobą, która za dużo umiała, za dużo chciała. Dlatego tak irytował władzę? Na przykład? Znaczy, władze twierdziły, że on jest irytująco śmieszny. Natomiast oni się go tak naprawdę bali. Tylko przecież nikt nie powie, proszę Państwa, chcieliśmy wspomnieć, że jest taki człowiek, którego się boimy. Przecież proszę zobaczyć. Który chodzi w kolorowych skarpetkach i propaguje jazz. No to by było ośmieszające dla władzy, gdyby bała się. W tamtych czasach to była forma buntu, forma protestu, ale przecież widzimy, co się robi z ludźmi, którzy są w jakiś sposób przeciwnikami. To albo się ich lepi z plasteliny i pokazuje później w telewizji, albo się im coś, nie wiem, podrzuca, robi jakąś aferę, albo się hejtuje w internecie dzisiaj, ośmiesza, umniejsza, prowadzi takie życie nagłówkowe wokół tej osoby. A to były czasy, kiedy nie było 100 kanałów telewizyjnych i 1000 gazet. Były była jedna telewizja, jedno radio, Zbowit, nie wiem, Trybuna Ludu. I w najlepszym wypadku ktoś po prostu nie pisał o Termandzie źle, po prostu w ogóle nie pisał. Było kilka osób, które Termanda próbowało bronić. Krzysztof Teplic, Kisielewski, Paweł Brodowski z Jazz Forum, pojedyncze osoby. Więc Termant był zagrożeniem dla władzy. Z jakiegoś powodu miał wokół siebie siatkę szpiegów na niego pytlujących, podsłuchy w ścianach, podsłuchy w telefonie, czy moduje się podsłuchy jakiemuś Stańczykowi komunizmu, jak ktoś go nazwał, pajacowi. Jak się montuje podsłuch pajacowi, to przecież usłyszy się tylko rekord.
A oni z innego powodu go podsłuchiwali. Na przykład z takiego powodu, że się przyjaźnił z ambasadorem amerykańskim, który był szpiegiem CIA. Ale o tym się nikt nigdy nie dowiedział. Mało tego, jest takie zdjęcie Termanda z takiej imprezy. Ona jest na okładce jednej z książek nawet. Taki Termand w wirze imprezy, ludzie dookoła niego, ktoś tam leci na ziemię. No, wyobrażamy sobie, że tam po prostu może wódki zostało wypite. A tak można palcem pokazać po kolei, kto jest szpiegiem, kto na niego donosi. Ale wszyscy się cieszą i zabawa trwa. A Titanic jedzie na górę lodową. Czytając tę twoją drugą książkę, ja się zastanawiałam, co dla ciebie było... Wiadomo, że Termand jest tą centralną postacią, ale czy nie, nie była równie fascynująca ta wyprawa w czasie? Ta podróż w czasie do tych kolejnych dekad przedwojennych, ale też myślę, że zwłaszcza powojennych, lat 50., 60., 70., 80. Dla mnie prywatnie było szalenie fascynujące. Bo to jest tak odmalowane, jakbyś napisał całkowicie współczesny reportaż momentami. To znaczy dbasz o to, żeby to tło było, żeby w tym tle osadzić i bohatera, ale też czytelników, żeby oni poczuli ten charakter czasu, presję też z nim związaną. Bardzo dziękuję, jeśli tak to jest, jeśli tak to odczytałaś, to taki był mój cel, także udało się. A mówiąc poważnie, chciałem, żeby to było przystępne dla czytelników. Dla mnie to była świetna lekcja historii, bo jednak no, taki reportaż to jest no, podróżowanie właśnie przez epoki, ale epoki widziane z różnych miejsc. I ja wiem, że ta książka nie ma aspiracji jakby naukowych i gdzie tej książce do książek, które opisują właśnie daną epokę. Na przykład Sylwia Hutnik wydała ostatnio książkę Miasto z gruzu wstałe o Warszawie powojennej. No to jakby to jest po prostu dla mnie sztos taka książka. Ja tam tylko liznąłem tego tematu, bo ona się tylko tym, znaczy w tej książce zajmowała się tylko tym tematem przez lata. Natomiast próbowałem, moim celem przy tej książce było w możliwie przystępny sposób pokazanie czytelnikowi historii i bohatera wmontowanego w tą historię w taki sposób, żeby się mogli sobie właśnie wyobrazić, jak to mogło być. Innymi słowy, nie chciłem się na książkę naukową, tylko chciałem napisać książkę popularną, przystępną, taką przysiadalną, mówiąc ze Stasiukiem, żeby po prostu czytelnik mógł sobie wyobrazić, jak to było, czy podczas wojny, czy w obozie, czy po wojnie, czy w Ameryce, czy w jakiejś kawiarni, w której chłaskał przygryza kieliszki nagle, prawda, w zębach. A wszystko po to, żeby ten Termand został nam w głowie, być może jako nowy refren, jako nowa melodia, którą zaczniemy sobie sami nucić już po zamknięciu ostatniej strony. Po to była ta historia. A tak jak mówię, dla mnie prywatnie niesamowita podróż, bo to nie tylko podróż taka wirtualna przez historię, ale fizycznie podróż po świecie, która dużo mi dała i wiem po niej, że jeszcze mniej wiem. Chciałam też zapytać o wątki, przy których ja czułam pewien niedosyt. Ja się domyślam, że być może on wynikał z tego, że akurat te wątki zostały w znacznym stopniu przez media, przez reportaż, przez książki też skonsumowane. To są wątki związane z kobietami w życiu Termanda. Ty trochę idziesz, mam wrażenie, tropem jego sposobu myślenia. To znaczy, jemu kobiety były niezbędne do życia, ale niespecjalnie je wysoko cenił. I jakbyś przyjął tę optykę. One się tam pojawiają, są wspominane, czasami nawet bez jakichś konkretnych konkretów o ich życiu. Nie dowiadujemy się, co się później z tą Krysią dzieje. Na przykład ona się pojawia i znika. No i zastanawiam się, skąd taka decyzja, bo na pewno to były takie historie, które ciekawiły, inspirowały i kusiły, żeby pójść głębiej troszeczkę. Tak i nie. To znaczy, dlatego że tak jak wspomniałaś, te tematy były bardzo wyeksploatowane
I ktoś może powiedzieć, że celowo coś pominąłem. Pewnie celowo, ale miałem jakby swój powód. To znaczy uznałem, że inne rzeczy są ważne. Bo jeśli Tyrmand nigdy w życiu o tej Krysi już nie mówił, jakby nie istniała, powiedział to, co powiedział w książce. On miał z nią przez kilkanaście miesięcy romans. I tyle. Tylko co się okazało? Z 65 lat życia tego człowieka najdokładniej opisał akurat 3 miesiące w jednej książce. Nie pisał listopada, grudnia i stycznia, jak miał 53 lata, tylko opisał styczeń, luty, marzec, kiedy miał 34. Mhm. I czy to czyni to ważniejszym niż to, kiedy miał 57 lat? Moim zdaniem absolutnie nie. Natomiast historia pokazała, że ludziom się rozpaliła wyobraźnia. Dla tych z Państwa, którzy nie wiedzą, no to dziennik 54 Tyrmanda. Bogna, tak naprawdę Krystyna, maturzystka, której Tyrmand udziela korepetycji i jest to jeden z wątków dziennika Tyrmanda, który Tyrmand opisuje, pisze w roku 54, a która to książka się ukaże gdzieś tam na emigracji w latach 80., a w sumie tak naprawdę to dopiero w latach 90. I podam przykład. W tym roku miałem, kiedy była rocznica urodzin Tyrmanda, było sporo jakichś programów, audycji wspominkowych. I mam nadzieję, że mój kolega, który to prowadził, się nie obrazi, jak to przypomnę, tą audycję, ale audycja dotyczyła Tyrmanda. I myśmy, znaczy w zasadzie ja starałem się zmienić temat, przez 40 minut w rocznicę urodzin pisarza rozmawialiśmy o jego romansie z maturzystką. I jakby to było ważniejsze niż cokolwiek inne. Tam, co tam książki, co tam życie, co tam śmierć. Ale ta Bogna, prawda, ta polska Lolita. I pytanie, czy to dla Tyrmanda było ważne, czy może to dla nas jest ważne? I teraz czy ja mam pisać o czymś, bo to jest ważne dla kogoś? Czy mam pisać o tym, co jest obiektywnie istotne, prawda? Były też inne kobiety, może one były ważniejsze z perspektywy czasu, nie z perspektywy legendy czy mitu, jaki się wytworzył, ale z perspektywy czasu i no, jego życia. To znaczy, no mam wrażenie, że mamy historię Basi Hoff, mamy historię Mary Ellen. O niej jest najwięcej chyba i jej jest też najwięcej. No bo z nią najwięcej jakby rozmawiałem, ona też Tyrmanda, jak z nim żyła 15 lat. Pani Basia żyła z Tyrmandem lat 7, 6 w sumie. I to pół wieku temu, przed jego wyjazdem do Stanów. Z pierwszą małżonką Tyrmand spędził raptem tam rok czy dwa lata życia. Też nigdy do tego nie wracał. Nigdy tego nie wspominał. Ona została wyciągnięta na wspomnienia po latach przez panią Jannę Siedlecką. I też za bardzo o Tyrmandzie nie chciała mówić. To po prostu to nie była istotna osoba w jego życiu. Ani dla niego, ani on dla niej nie był. Pozostają jeszcze jakieś inne historie, jakiś kochanek, czy po prostu miłości, jakiś tam fascynacji. No i pewnie szereg jeszcze innych kobiet, o których po prostu nie wiemy, że w życiu Tyrmanda się pojawiły. No i może jedna czy dwie historie, o których wiem, ale po prostu nie mogą o tym napisać. Z różnych powodów na przykład. Więc no, pytanie, czy to dla Tyrmanda kobiety były całym życiem, czy bardziej myśmy tak widzieli, czy ktoś widzi Tyrmanda, że Tyrmand to kobiety. Więc ja postanowiłem, że napiszę o tym, co wiem. Jeśli ktoś wie o kobietach lepiej, no to po prostu teraz jeszcze będzie wiedział jeszcze jedną rzecz i wtedy wie jeszcze więcej. Nikomu przecież nie bronię myślenia tego, co myśli, ani tym bardziej pisania, co by chciał. Jeśli ktoś kiedyś przyjdzie, napisze kolejną książkę i się okaże, że połowa z tego, co napisałem, to bzdury i będzie miał rację na przykład, no to się ucieszę. Na razie napisałem tak, jak ja wiem, jak mi się wydaje. Chciałam też zapytać, jak ty patrzysz na taką, nie wiem, czy nazwać to woltą, czy raczej ewolucją sposobu myślenia, światopoglądu Tyrmanda, który dokonał się, która to wolta czy ewolucja dokonała się w Stanach Zjednoczonych, gdzie nagle, może właśnie nie nagle, gdzie ten pisarz, w którym i człowiek, w którym właśnie widzimy takiego uosobienie wolności, który dusił się w komunistycznej Polsce, który czuł, że jest i cenzurą, i tym wszystkim, co się wokół tego działo życiem polityczno-literacko-społeczno-artystycznym spętany,
wyjeżdża do Stanów i po jakimś czasie no, ten jego światopogląd skręca w stronę konserwatywną mocno. Jak ty sobie to tłumaczysz? Moim zdaniem Tyrwan się nie zmienił, tylko zmienił się świat. Myślę, że to jest coś, z czym trudno nam sobie jakoś poradzić, tak? Dlaczego tak się stało? Spotkałem, kiedy wczoraj chyba rozmawiałem z Hirkiem Wroną, mieliśmy live'a też na Facebooku i on powiedział, że jego Tyrwan to jest ten Tyrwan polski, a ten amerykański, no nie podobał mu się ten Tyrwan amerykański. Dwa dni temu z Magdaleną Grzebałkowską rozmawialiśmy, mieliśmy spotkanie w Żorach i ona też mówi, że ten Tyrwan w Stanach to coś, no szkoda, że tak się to potoczyło. Nie myślę, że to szkoda, tylko zastanawiam się, dlaczego tak, dlaczego tak się stało. Ja myślę, że dlatego, że się tak potoczyło, to on jest jeszcze ciekawszą postacią, ale no, zastanawiam się, w którym momencie to się takiego stało, że jego światopogląd w tym kierunku ewoluował, zaczął ewoluować. Moim zdaniem temat nie zmienił światopoglądu, tylko zmienił się świat. Moim zdaniem temat był klasycystą, a dzisiaj ktoś by powiedział, że dziadersem. Czy takim okej, boomer, jak to mówią. Po prostu to był człowiek ze starego świata. I przede wszystkim to był człowiek ze świata książek, podróży, wartości, dekalogu, jazzowej muzyki, która jest matką wszystkich gatunków muzycznych, kina. To był człowiek sprzed globalizacji, sprzed konsumpcjonizmu, sprzed telewizji satelitarnej, sprzed rewolucji seksualnej i kontrkultury. On po prostu tego świata nie kupił, bo chodzi o ten świat, który skręcił pod koniec lat 60. Jakby dla mnie tu nie chodzi o Watergate, Nixona, kontrkulturę i dzieci kwiaty. Dla mnie tutaj chodzi o antypowieść, koniec powieści, śmierć autora, koniec mediów. Ten powojenny świat, który się po prostu wykruszył i lata 70. były tym wahadłem nowym w świecie, i tym światem, który zaczął się na nowo. Światem symulakrów po prostu. Nie? I mi się wydaje, że ten moment, bo on już wtedy wiedział. On może nie był, nie zostawił po sobie takich utworów, czy takich dzieł, że moglibyśmy powiedzieć, że był drugim Huxleyem, czy Baudrillardem, ale moim zdaniem miał takie podejście do świata. To znaczy, ten świat wtedy się zmieniał bezpowrotnie, a on kurczowo się trzymał tego świata lepszego, przedwojennego. Bo świat po wojnie był inny, ale gdyby wojny nie było, byłby na pewno lepszy. A to wszystko, co się wydarzyło na świecie, było konsekwencją wojen. Zawsze tak jest przecież, że pokolenia to jest takie wahadło i sinusoida, jak to by tam Hegel pisał o tych zaprzeczeniach kolejnych epok. I niestety tak, Tyrwan po prostu tego nie kupował. Ludzie z niego drwili, mówili, że on Disneyland porównuje do Auschwitz. Że co mu się temu dziadarsowi w głowie poprzestawiało. Ale chodziło, o co mu chodziło? O to mu chodziło, że nosimy plecaczki ze zwierzątkami z bajek, a potem te zwierzątka sobie jemy na obiad, prawda? Że mamy, zamiast czytać Marka Twaina albo Kiplinga, oglądamy sobie bajkę, a zwierzątko z tej bajki mamy na szczoteczce do zębów, na opakowaniu na kanapki. I jeszcze to zwierzątko takie prawdziwe, znaczy takie nadmuchane zwierzątko z Disneylandu jest fajniejsze niż takie zwykłe, szare, ale żyjące zwierzątko, tak w dużym skrócie, że te symulakra są ciekawsze. I dopiero na to wszystko nałożyła się polityka, bo żeby być skutecznym w światopoglądzie, to trzeba działać, jak Arystoteles mawiał, prawda? Charakter w czynach, więc trzeba działać, a żeby działać, to trzeba wybrać jakieś narzędzia publicystyczne, polityczne. I na to moim zdaniem dopiero nałożyły się jego przekonania takie polityczne, że skoro realizacją tej idei takiego świata jest taka opcja polityczna, a realizacją takiego świata jest taka, to on powie ludziom, że to jest lepsze, a to jest gorsze. Tylko, że mało tego, amerykański konserwatyzm nie ma nic wspólnego z polskim, a jeszcze konserwatyzm z tamtych czasów to w ogóle nie ma nic, bo on był przecież w Polsce człowiekiem, który walczył o wolność i tradycję. On nie był zaburzeniem wszystkiego, co było i niech idzie młodość, palmy, staniki, prawda, i niech idzie rewolucja, bo on z jednej strony
kiedy robiły te festiwale jazzowe w Polsce, to tam ludzie nieśli trumnę z napisem żegnamy stare przeboje, ale z drugiej strony on dawał odczyt o tym, skąd się wziął jazz. On nie mówił, słuchajcie, palimy amfiteatry, zaczynamy od nowa. Nie, on mówił, źródłem jest tradycja, to jest nasza tożsamość. I w Stanach mówił to samo. A w Stanach ludzie tak naprawdę podważali wszystko. Przecież te wydarzenia, które się działy w Stanach, o których my nawet do dzisiaj nie czytaliśmy, nie wiemy. JFK, prawa czarnoskórych, Watergate, Wietnam i te zwroty akcji w trakcie wojny w Wietnamie, co poszczególni prezydenci tam robili. Mayday 71, Czarne Pantery, Zimne Wojny, znaczy Zimna Wojna, Wojny Gwiezdne, cena, jaką Nixon musiał zapłacić za wojnę. To wszystko tak podburzyło świat. Zresztą mamy namiastkę tego, jak działają rewolucje, skąd się to bierze. Wszystkie rewolucje mają podobny przebieg. I Tyrman powiedział, ludzie, naprawdę, uwierzcie mi, nie ma lepszego miejsca na świecie niż Ameryka. W sensie, może wam się to tutaj nie podobać, ale to i tak będzie lepiej niż gdziekolwiek indziej. Ale ci ludzie nie mogli go słuchać, prawda? Dzisiaj też ja popieram protesty i strajki, które w Polsce się teraz odbywają, to manifest wygłaszam, ale jak powiedziałem jednego czy drugiego dnia, słuchajcie, ale to nagle udajemy, że nie ma nagle pandemii, tylko pytam. Jestem czysto ciekaw, co myślicie o tym. To wszyscy mnie zjedli. No bo jak jest rewolucja, to jest rewolucja. A ja mogę być za i mogę zadawać pytania. I Tyrman też był taki, słuchajcie, no ale co? Czy wy rozumiecie, że macie i tak więcej wolności niż w komunistycznym kraju? Oni mówią, w Wietnamie wszyscy są równi, a tu mamy Watergate. On mówi, no nie, ja tam byłem. I po prostu mi się wydaje, że ta kontrkulturowa rewolucja pożarła część tego amerykańskiego dorobku, bo musiała, bo zawsze jakby rewolucja ponosi ofiary, bo dlatego jest rewolucją, a Tyrman się na to nie godził po prostu, więc uznano go za wiadersa. A na to jeszcze wszystko nałożyła się rewolucja medialna. On tak się skonserwatywował, w cudzysłowie, kiedy został redaktorem tej takiej gazety w Rockford, którą wydawał przez 10 lat, był tam redaktorem. Ona się nazywała Chronicles of Culture. On w tej gazecie opisywał europejską sztukę, rzeźby, malarstwo, no cały dorobek z tak zwanego kontynentu. A trafił tam, bo napisał w 76 roku artykuł o mediach masowych. Napisał, że kiedyś media po to istniały, żeby być takim wentylem bezpieczeństwa, żeby mówić ludziom jak jest, żeby patrzeć na ręce władzy. A teraz się okazało, że media same są władzą, że dzień bez tornada i trzęsienia ziemi to jest dniem straconym. Jak tornada nie ma, to trzeba je wymyślić. I on to opisuje w tym artykule, że to jakby, to jest właśnie koniec tego starego świata. Jesteśmy w jakimś symulakrum dzisiaj. I ludzie powiedzieli, jesteś dziadersem. I jakby dlatego ci młodzi ludzie z dzisiejszych pokoleń kochają Tyrmanda, liberała, ale tego dziadersa już nie bardzo, bo nikt nie chce słuchać starszych, kiedy przed nim dopiero jest przyszłość i on wie, że jego przyszłość będzie inna niż ci starsi, co mu mówią, że będzie. Więc się nie dziwię, że tego starszego Tyrmanda niektórzy nie kupują. Natomiast ciekawe jest to, że wiele osób z prawej sceny, strony sceny politycznej właśnie bierze Tyrmanda i na swoją modłę dzisiaj. Próbuję odszukać tego konserwatystę w epoce, kiedy on był liberałem, tak? Tak, i to tak mi trochę... No ale każdy ma swojego Tyrmanda, więc no... To oczywiście spekulacja z przyczyn oczywistych, ale no, mamy wybory w Stanach Zjednoczonych z tym upodobaniem do jazzu, ze swoją wolnością, z poczuciem i potrzebą wolności słowa, wolności twórczej. Myślisz, że dzisiaj Tyrmand, gdyby trafił do Stanów Zjednoczonych, stałby po stronie demokratów czy republikanów, tych współczesnych? Wszystko zależy od tego, ile miałby lat. W sensie, co byłoby za nim i co byłoby przed nim. Jego ulubionym prezydentem... Wyobrażasz sobie, że mógłby głosować na Trumpa? Jego syn jest w sztabie wyborczym
Donalda Trumpa. Thurman uwielbiał Reagana. Trumpowi do Reagana trochę brakuje. Bidenowi też. Zresztą to są przecież inne zupełnie strony. Thurman się zawsze opowiadał za wartością, za wolnością i za tradycją. Natomiast na czym polega problem? Strona polityczna to nie to samo, co światopogląd, a strona polityczna to nie to samo, co realizacja polityczna tej polityki, a ta realizacja to nie to samo, co ta konkretna osoba i jej wizja tej polityki, prawda? To jest jakby za dużo tam zębatek w tym kole. Ale na koniec musimy przecież wybrać, albo tu stawiamy X-a, albo tutaj. I to się dzisiaj nazywa po prostu polaryzacją, o czym mówią te wszystkie filmy o mediach społecznościowych, te wszystkie Cambridge Analytica. To wszystko właśnie to są historie o tym, jak ludzie się polaryzują jeszcze bardziej, jeszcze bardziej. Moim zdaniem Thurman byłby bardziej republikaninem. Mimo wszystko, mimo... Ja się zastanawiam, tutaj kwestia nie dotyczy tyle światopoglądu, jeśli chodzi o moje wątpliwości, co jakiegoś formatu intelektualnego, którego wyobrażam sobie, że on by poszukiwał u polityków, które trudno byłoby znaleźć u Donalda Trumpa. To wszystko zależy od tego, w jakim on byłby wieku, ten Thurman. Dlatego, że on zawsze starał się szukać sensu, jakiegoś obiektywnego środka, który będzie łączył tradycję i nowoczesność, a teraz on zawsze upatrywał podstaw jednak w tradycji, w historii, w tym, że trzeba się co do czegoś zgodzić. No tak naprawdę obaj kandydaci przecież i Biden mówi o tym, że musimy przywrócić wiarę w Amerykę, w równość, wolność wszystkich i tak dalej. Za wszelką cenę trzeba zakopać te podziały. A co mówi Donald Trump? Great, make America great again, że właśnie to on twierdzi, że Ameryka ma być znów wielka. To nie jest jakby czas na tą rozmowę, ale to wiadomo, czemu jeden to mówi, czemu drugi. W zasadzie obaj mówią to samo i przecież u nas, jakbyśmy tak wzięli pod karabiny wszystkich polityków w Polsce i zmusili ich, jak na uniwersytecie, wypełnić test, w którym napiszą, co naprawdę myślą na 500 pytań na temat Polski. Czym jest dla nich patriotyzm, obywatelskość, demokracja, to by się okazało, że nie większości się ze sobą zgadzają, a to się nigdy nie wydarzy. Tak jak my się zgadzamy pewnie w większości rzeczy, w niektórych się nie zgadzamy, ale nigdy się nie dowiemy o tym, bo mamy media, internet, wybory i się ciągle ludzie kłócą. Chciałam jeszcze wrócić do tego początku twojej pracy, bo początku, nie początku właściwie, bo od momentu, kiedy zająłeś się Thurmanem do momentu wydania książki, no to minęło ile? 9 lat? Jakoś tak? No powiedzmy, że złego Thurmana przeczytałem w 2008 roku. Aha. Książka została wydana w 2016. A następna w 2000. A po książce obroniłeś pracę magisterską, która była taką nietypową pracą magisterską, bo pisałeś ją o tym, jak pisałeś książkę. To jest... sytuacja dla magistranta nietypowa, że zajmuje się swoją własną twórczością poniekąd, albo swoją metodą bardziej. No ja mogę wyjaśnić, czemu to się stało. Bynajmniej nie dlatego, żeby było mi łatwiej, bo gdyby miało być łatwiej, to bym po prostu wziął na obronę swoją książkę. Chodzi o to, że ja wiem, dlaczego biografia o Thurmanie powstała dopiero teraz i dlaczego w ogóle teraz tak wiele biografii powstaje. Po pierwsze, kolejne pokolenie odmraża historię swoich rodziców i dziadków. Po drugie, mamy technologię, która to umożliwia. Pamięć, co prawda, znika wraz z upływem czasu i śmiercią nestorów, osób w tej przeszłości, ale mamy to. Kamery, aparat, skaner, kalkulator, dyktafon, bilet, taksówkę. Wszystko jest tutaj. I ja pisząc książkę wykorzystałem po prostu wszystko, co się da. Nawiązałem kontakt z ludźmi z Kanady, z Australii, Norwegii, całego świata tak naprawdę. Przykładałem telefon do tekstu, który miał dwie linijki i chciałem tylko wiedzieć, o czym jest ten dokument w języku francuskim. Czy to jest bilet, czy to jest jakiś nakaz. I ten telefon mi to powiedział. I w tej książce opisuję
na przykład to, że od wielu lat trwa cyfryzacja i digitalizacja archiwów. Dostęp do nich, gdzie one są schowane, jak można je znaleźć, jak można tam dotrzeć. Ja archiwa Termanda znalazłem w Kalifornii. Poleciałem tam samolotem, na który bilet kupiłem przez internet. Spałem tam na podłodze w mieszkaniu Polaków, którzy pracują w firmie Google, a to mieszkanie znalazłem w aplikacji w internecie, on pod nazwą Couchsurfing, czyli surfowanie po kanapach, że ktoś ci użycza podłogę, żeby tam się kimnąć, jak to się mówi. I to wbrew pozorom to nie jest dygresja, właśnie tak powstają książki, a kiedyś by tak nie powstały. To znaczy ta podróż by trwała wiele, wiele dłużej. Albo miałbym tyle pieniędzy, żebym sobie wynajmował samochody i apartamenty, prawda? I dlatego kiedyś książki były tylko przeznaczone dla jakichś wyjątkowych osób z bogatych domów. A dzisiaj tak naprawdę mogę zadzwonić do Wilna, bo mam roaming w telefonie i ktoś mi wysyła mailem dokument i mówi, tak, to ten dokument. To pan jutro przyjedzie. Ja wskakuję w samochód, włączam mapę Google i tam jadę, jutro tam jestem. A tak, taka książka powstawałaby lata całe. I absolutnie ja nie twierdzę, że książka powstała tylko dzięki internetowi, ale też na przykład jadę do jakiegoś rozmówcy, któremu się coś przypomina, a ja mówię, przepraszam, czy pan mówi o tym? I mu pokazuję. Mówi, tak, właśnie o tym mówię. Bo wie pan co, bo to właśnie, ten człowiek nazywał się tak i tak. A on mówi, a faktycznie, to ja coś panu o nim powiem. I rozmawiamy dalej, dzięki temu. I o tym była ta praca magisterska, o tym, dlaczego dzisiaj można napisać taką książkę. I ostatnie pytanie o tę kropkę, od której zaczęliśmy. Ty jej jeszcze nie postawiłeś, jeśli chodzi o Termanda. Powiedz mi, co będzie kolejną kropką. Prywatnie uważam, że o Termandzie jeszcze jest wiele do opowiedzenia. Takie jakby... Moim zdaniem pamięć nie jest zapominaniem, tylko właśnie przypominaniem, że przeszłość służy nam do tego, żeby coś z niej wyciągnąć, a nie żeby ona sobie odeszła. I chciałbym z tej przyszłości coś... Ja codziennie się czegoś nowego dowiaduję, taką jeden szczegół, jedno zdanie usłyszę. I nagle się okazuje, że to jedno zdanie zmienia całą scenę. Więc myślę, że pewnie by się przydała kolejna książka o Termandzie, ale to czytelnicy muszą chcieć tej książki. I myślę, że przyjdzie taki czas, że kolejni autorzy będą pisać, już piszą książki o nim. W tym roku muszę powiedzieć naprawdę wielkie ukłony dla bibliotek, takich jak Mediateka i Wojewódzka Biblioteka we Wrocławiu. Naprawdę bez żadnego tutaj głaskania, szczerze dziękuję. Bo naprawdę rok Termanda, rok pisarza pokazał mi, że naprawdę ludzie są głodni literatury. Pandemia pokazała, że ludzie są głodni literatury, naprawdę. Że jest pełno osób, które się fascynują literaturą. Śpiewają piosenki o Termandzie, murale, spektakle, wystawy, zdjęcia. Czytają Termandę, jak wczoraj Paweł Małoszyński. Więc ta kropka nie może być postawiona, bo historia Termanda to jest też historia nas, którzy Termanda szukają. O tym jest też ta książka przecież. Więc te realizacje życia Termanda w naszym życiu przecież się nigdy nie skończą. I dlatego to będzie mogło być ciągle nadpisywane. A czy powstanie jakaś jedna tak zwana kanoniczna biografia Termanda? Nie wiem, dlatego że dzisiaj w ogóle bardzo trudno o zamknięcie czegokolwiek. Historia ciągle się dopisuje. Wybory w Stanach. Przeczytałem przed chwilą, przed naszym spotkaniem takie zdanie, tak a propos tylko powiem. Było napisane, że zwycięstwo Bidena uznały główne telewizje informacyjne w USA. Jak to uznały? Czyli, że to już telewizja wystarczy, że uzna, że ktoś został wybrany i już jest prezydentem. I tak naprawdę jak się wejdzie, to się okazuje, że wcale nikogo nie wybrano jeszcze. To jeszcze trwa. I nie wiadomo, kiedy będzie już tak naprawdę tym prezydentem. 14 grudnia ma podpisać przed kolegium elekcyjnym, ale to nie wiadomo, czy się wydarzy. I tak samo z Termandem. To się nigdy nie skończy. Wiemy już, jak żył, kiedy, gdzie, co robił, ale historia się pisze cały czas. I to jest w sumie fajne, bo jest ludziom się zapala wyobraźnia. Nie tylko mi, tylko właśnie czytelnikom, widzom.
Dziękuję bardzo. Dziękuję. Marcel Woźniak był moim i Państwa gościem. Rozmawialiśmy trochę w Mediatece we Wrocławiu, trochę w Toruniu, w salonie Marcelego. Pozdrawiamy z Wrocławia. Pozdrawiam z Torunia. Bardzo dziękuję za rozmowę. A Wrocław jest miastem, gdzie Tyrmand był raz. Był. Jest takie zdjęcie Tyrmanda z Picassem. W kongresie intelektualistów. W 1948 roku, tak, tak. Także lubił to miasto, jak sądzę. Ja Wrocław też zresztą bardzo lubię. Są tam najlepsze ciastka lodowe na świecie w jednej cukierni. Mam nadzieję, że kiedyś będę mógł do niej przyjechać i jeszcze raz je zjeść. Dziękuję bardzo. Dziękuję, pozdrawiam. Pozdrawiam.